Ostatnio oglądając prezentację na Autodesk University, notabene gorąco zachęcam Was do przeglądania zasobów tego portalu, czyli znajduje się pod adresem au.autodesk.com, zobaczyłem pewną prezentację, która nasunęła mi pomysł, jak można było zautomatyzować proces wstawiania króćców na powierzchnię zbiornika. Już taką prezentację wcześniej robiłem, ale teraz zupełnie inne podejście przyszło mi do głowy. Być może któremuś z Państwa się to może do czegoś przydać. Od czego zaczynamy? Oczywiście technologia ta będzie wymagała Inventor Professional wraz z modułem Tube and Pipe, czyli generowania rurek i przewodów. Jak do tego dojdziemy? Pokażę Wam wszystkie po kolei. Zaczynam od tego, że musimy zdefiniować sobie niestety zbiornik jako element typu element rurowy. Robimy to w ten sposób, że zakładamy nową część. Zapiszemy sobie tą część jako na przykład mam to jakąś już do wykorzystania element, nadpiszemy go sobie. Definiujemy po prostu dwa okręgi. Pierwszy okręg będzie miał średnicę wewnętrzną OD równą na przykład 1510. Drugi okrąg będzie miał średnicę o parametrze ID, czyli inner diameter, o średnicy 1000 na przykład 500. Kolejny krok, w tym momencie też pogrubienie, tak naprawdę to, co definiujemy w tej chwili, to będzie płaszcz zbiornika, czyli ta część rurowa. Wyciągniemy ją sobie w odpowiednią długość, na przykład PL równe 200 czy 2000, tak żeby jakiś tam, powiedzmy, zarys rury mieć zdefiniowany. Kolejny krok to w tym momencie może być zdefiniowanie dodatkowych parametrów, a właściwie nie. Teraz mamy ten element, chcielibyśmy zrobić, jakby to był jakiś zbiornik w jakimś typu szeregu o różnych średnicach, więc dobrze jest wykorzystać technologię iParts. Czyli stworzymy sobie typu szereg różnych elementów. W naszym przypadku będziemy dobierać nasz element po średnicy na przykład zewnętrznej. I zdefiniujemy sobie tutaj dodatkowych kilka parametrów. Pierwszym to będzie średnica nominalna, która się nam przyda, i drugim będzie SN, schedule number, czyli powiedzmy to się nazywa harmonogram, inaczej mówiąc, tak? Więc mamy taki element jest zdefiniowany, mamy 1500, tak, średnica nominalna będzie w takim razie 1500 i milimetrów i będziemy mieli na przykład zdefiniowany element SN, niech będzie 1500. A właściwie tak naprawdę może ustawimy sobie, że tutaj nie chcemy mieć warto parametru kluczowego, bardziej będziemy na przykład dobierać po średnicy zewnętrznej. Czyli weźmy sobie, że tutaj średnica nominalna to będzie nasz parametr do doboru naszego zbiornika. Zdefiniujemy sobie trzy warianty, czyli zbiornik drugi będzie miał na przykład średnicę 2500, właściwie może 2000, po kolei zróbmy taki typu szereg. Mamy tutaj 2000. Tu oczywiście średnica będzie 2000 i tu mamy też wersję 2000. No tutaj trzeba tą tabelę sobie odpowiednio opisać. To wy decydujecie, które parametry będą dla Was tutaj kluczowe, z których chcecie korzystać. Załóżmy, że mamy trzeci wariant zbiornika 2,5 metra średnicy. Więc tutaj mamy też 2,5 i tutaj, a nie, przepraszam, tu mamy długość 2000 i tutaj też 2,5 i 2,5, także mamy odpowiednio tutaj zdefiniowane parametry. No dobrze, mamy w tym momencie zdefiniowany taki zbiornik. Oczywiście moglibyśmy więcej parametrów zdefiniować, grubość płaszcza i tak dalej. No, kwestia w tej chwili tak naprawdę to jest tylko była zdefiniowanie po prostu takich podstawowych parametrów, bo chcę Wam pokazać ideę tego rozwiązania. Mając taki zbiornik, powiedzmy płaszcz zbiornik zdefiniowany, musimy go w jakiś sposób przygotować do publikowania w bibliotece, więc wybieramy opcję publikowania autoryzacji elementów rurowych. Tym razem to będzie po prostu rurka. Będziemy element typu spawany, no i nominal size, musimy tak naprawdę w tym momencie dobrać odpowiednie parametry. Schedule
inside diameter, średnica zewnętrzna, outside diameter i pipe length. Mamy te wszystkie parametry zdefiniowane. Musimy tylko powiedzieć, gdzie ta rurka będzie podłączona. Do niczego nie będą te podłączenia tutaj potrzebne. Jedyne, co musimy zrobić, to żeby program pozwolił nam opublikować dany element w bibliotece, musimy te punkty zdefiniować. W rzeczywistości ten zbiornik później będzie po prostu zamykany z dwóch stron dennicami, więc te punkty przyłączeniowe są w tej chwili tylko na potrzeby możliwości umożliwienia opublikowania tego płaszcza zbiornika w bibliotece Content Center. Publikowanie w Content Center to jedno kliknięcie i w tym momencie jedyne, co musimy zrobić, to tak naprawdę klikać Next, Next. Wszystkie parametry zdefiniowaliśmy. Będziemy dobierać po średnicy z NS, czy nominalnej. I mamy element opublikowany. I taki element możemy wykorzystać na przykład już przy tworzeniu orrowania. Na przykład możemy zdefiniować sobie nowy styl. Oto taki, mam jakiś stary styl, który już nie działa. Może usuniemy go sobie, zdefiniujemy nowy styl. Ten styl będzie się na przykład nazywał zbiornik. I wykorzystamy w nim po prostu naszą rurkę, którą zdefiniowaliśmy przed chwileczką. I to wszystko. Mamy średnicę, wszystkie trzy dostępne. Tutaj możemy szybko sobie przełączać. Reguły, minimalna długość. A to są tylko parametry niepotrzebne, specjalnie dla nas. Tu nas bardziej może interesować parametr wysokości zbiornika. Nie wiem, jaki będzie maksymalny. Załóżmy, że 5000, 5 metrów wysokość. Co 10 mm będzie przyrost następował. Promień musimy podać, ale nas też w tym przypadku nie będzie w ogóle interesował, ponieważ zawsze będzie to tylko prosty segment rurki, który będziemy traktować jako płaszcz zbiornika. Mam w tym momencie taki parametr zdefiniowany. Możemy go sobie zaaktywować. Zobaczcie, możemy utworzyć szybko przebieg, czy zdefiniować powierzchnię boczną naszego zbiornika. Rozpoczniemy od rysowania od punktu środkowego. Jaka wysokość ma zbiornika? Załóżmy, że 4000. I w tym momencie to wszystko, co musimy zrobić. Zobaczcie, automatycznie program nam taki zbiornik wstawia. To jest nasz zbiornik. Powierzchnia jego boczna, a na niej będziemy osadzać króćce. No i króćce. Króćce też musimy zdefiniować sobie wcześniej w postaci elementu bibliotecznego. Zobaczcie, założę nową część. Zapiszę ją sobie jako króciec. I z czego się ten króciec będzie składał? No oczywiście z kawałka rurki, więc musimy go sobie tutaj zdefiniować. Załóżmy, że ten kawałek rurki będzie, oczywiście podobnie, są dwa okręgi. Będziemy mieli średnicę zewnętrzną OD1, załóżmy, że będziemy mieli taki typu szereg 200, 300, 400, załóżmy 200 mm i sobie go tutaj odpowiednio wyciągniemy, na przykład w tą stronę. Na jaką długość? Na długość na przykład, nie wiem, 300 mm. Załóżmy, że będziemy mieli taki króciec. Jeżeli chce się, żeby ten sterować już długością króćca, to oczywiście ten parametr trzeba będzie później uwzględnić w typu szeregu. Drugi część, no to w tym momencie zdefiniowanie naszej średnicy wewnętrznej, więc możemy sobie zdefiniować średnicę wewnętrzną, czyli wycięcie, bo chcemy rurkę z tego zrobić. O jakiej średnicy to będzie? Na przykład zróbmy sobie, że to będzie ID1 równa ile? Na przykład OD 1 minus, załóżmy, że będziemy mieli 5 mm grubość ścianki na 5 mm. No i teraz wyciągnięcie robimy, funkcja cut przez całą objętość. Rurka powstała. Kolejny krok to musimy teraz dopasować jakoś ten nasz króciec do powierzchni bocznej płaszcza zbiornika. Jak to zrobimy? Zdefiniujemy sobie płaszczyznę, na przykład przechodzącą przez środek naszego elementu, znaczy szkic. Na tym szkicu dalej musimy wrysować sobie zarys powierzchni bocznej zbiornika. I on będzie na przykład miał taki oto zarys. Musimy go zmiarować. Niech on będzie miał OD2, średnica zewnętrzna. Tam mieliśmy parametry takie jak na przykład 1500. Musimy tutaj dobrać takie same elementy, jak wymiary, jak użyliśmy ich podczas definiowania zbiornika. To muszą te dwa zestawy parametrów współgrać. No, musimy jeszcze zdefiniować tylko wiązania, żeby element nasz był wyrównany z osią, ze zbiornika z osią króćca. No, odpowiednio musimy też zdefiniować, na jaką wysokość ten nasz element musi zostać tutaj dociągnięty. W rzeczywistości tak naprawdę no, musi być na minimalną długość, musi przechodzić przez koniec tego punktu, który tu jest na końcu tego zewnętrznej, jak gdyby, średnicy
króćca. No i możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, przez współgranie punktów na zrzutowaną krawędź. Więc to jest ten zarys, ten kształt, który będzie wycinany, musi być wycięty na króćcu, żeby można było go dopasować do naszego elementu. Kolejny krok. Możemy dalej na przykład wziąć i wyeksportować, dokonać operacji wycięcia. Z dwie strony przez całą objętość. No i w ten sposób udało nam się już, zobaczcie, mamy dopasowany ładnie króciec do średnicy zewnętrznej palca. Ale to nie koniec jeszcze przygotowania tego elementu. Kolejny krok, który musimy zrobić, to zdefiniować sobie dodatkowe elementy. Ja włączę na chwileczkę widoczność tego poprzedniego szkicu, bo tak, będziemy potrzebowali oś zbiornika. Oś zbiornika będzie przechodziła przez ten punkt i w rzeczywistości będzie prostopadła do tej płaszczyzny, więc mamy już zdefiniowaną oś. Będziemy potrzebowali też punkt, który będzie dotykał do zewnętrznej powierzchni płaszcza zbiornika, więc ten punkt będzie znajdował się na powierzchni, na tej płaszczyźnie i przechodził przez, i to będzie punkt tutaj na tym okręgu. Punkt został już w tym momencie zdefiniowany. Co jeszcze będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali jeszcze jedną płaszczyznę, która będzie przechodziła przez środek tutaj osi zbiornika, bo na tym elemencie zdefiniujemy sobie szkic i to będzie element o średnicy i D1, bo chcemy, żeby też automatycznie został w zbiorniku wycięty otwór pod króciec. No dobrze, mamy te elementy zdefiniowane. No i musimy jeszcze przygotować tylko nasz model. Na razie to nie będzie nam potrzebne. Płaszczyzna ta też nie będzie nam potrzebna. Zostawimy sobie tylko na widoku te pozostałe geometrii. No, zbudujmy jeszcze typoszereg. Czyli wchodzimy sobie znowuż w przygotowanie iParta. I tu będziemy chcieli zdefiniować sobie kilka różnych parametrów. Tak naprawdę będziemy dobierać nasz dwa, najbardziej będzie nas interesowały, załóżmy średnica, być może zewnętrzna króćca i zewnętrzna zbiornika. To są dwa parametry, które dla nas są kluczowe. I musimy sobie teraz zbudować kilka różnych wariantów tego naszego elementu. Załóżmy, że zrobimy sobie wariant, że chcemy mieć na przykład średnicę tego króćca 300 i załóżmy, że średnica, nie wiem, 400 mm. I w tym momencie, zobaczcie, mam elementy, już tablicę wstępną zrobioną, ale chciałbym tak naprawdę mieć troszkę więcej różnych konfiguracji, bo mamy trzy średnice zbiornika, to możemy tą tablicę edytować też w wygodny sposób za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Zobaczcie, jednym kliknięciem myszy mogę przywołać arkusz kalkulacyjny, co pozwoli mi na przykład znacznie szybciej zdefiniować tutaj pewne parametry. Na przykład, zobaczcie, możemy spróbować pociągnąć nasz element i mieć tak, króciec 9 elementów. Będziemy chcieli teraz tak, żeby to średnica powtarzała nam się, czyli sobie dwa razy skopiujemy te elementy. No i chcemy mieć tutaj w tym wariancie 2,5 2010. mm, bo taka jest druga średnica w typu szeregu. I trzecia średnica w typu szeregu była 2,5 tysiąca, więc też sobie musimy zdefiniować taki parametr. No i oczywiście skopiujemy go sobie i wkleimy w tym miejscu. No dobra. Mamy już wszystko zdefiniowane, zamykamy arkusz kalkulacyjny i zobaczcie, odezwa się tutaj cała tabela typu szeregów, ładnie rozwija. Także mamy już w tym momencie dla każdej średnicy króćca trzy różne średnice zbiornika, do którego może być dopasowane. Możecie też dalej jeszcze ewentualnie tutaj, nie wiem, zdefiniować sobie podcięcie, do, że można było przyspawać ten króciec. To już kwestia jest dowolna, pokazuję tylko ewentualnie podstawową funkcjonalność, jaka powinna być zdefiniowana. Co musimy zrobić? No musimy znowuż zautoryzować nasz element, czyli powiedzieć, że to będzie w tym przypadku odgałęzienie, które będzie przyspawane, więc potrzebujemy parametr tak jak nominal size. W naszym przypadku będziemy sobie definiować go na przykład za pomocą, nie wiem, może to ID1 weźmiemy i zdefiniujemy sobie, że ten nasz króciec będzie miał tutaj średnicę, spróbujmy wstawić, to jest punkt przyłączeniowy i do niego będziemy tu przyłączać różne dalej różne elementy, bo możemy wykorzystać dalej
ten nasz zbiornik w całym, do budowania całego orrowania naszego systemu. Więc mamy pierwszy punkt zdefiniowany, a drugi to musimy powiedzieć, jaki jest ten element będzie osadzony na, który będzie przyspawany, jak będzie osadzony na zbiorniku. Więc tutaj musimy zdefiniować tak, punkt, który dotyka do powierzchni bocznej zbiornika, następnie oś zbiornika, no i mamy jeszcze opcję profil tnący, to będzie ten profil. Brakuje nam jeszcze parametrów takich jak średnica minimalna i maksymalna. Możemy wykorzystać w tym momencie cały czas tą samą średnicę, ponieważ będziemy tak dobierać do stałych parametrów średnicy zbiornika krótce, więc ustawmy sobie na maksa, że to są te dwa parametry niezmienne w naszym przypadku. No i mamy element już zdefiniowany. Nie potrzebuję już w tym momencie widoczności tych kilku elementów, które mam zdefiniowane. Dlatego je ukrywam, żeby później nie publikowały się podczas wstawiania do naszego modelu, nie były umieszczane też te punkty jako widoczne na modelu. No dobrze, zostało nam tylko w tym momencie opublikowanie w tym momencie tego odgałęzienia, czyli krótca. I voilà, element został opublikowany i zobaczcie, jak on będzie nam teraz działał. Wracamy do zbiornika. I zobaczcie, mogę wejść do biblioteki Content Center. Tutaj się znajduje od razu nasz kruciec. Wybieramy. Średnicę mamy 1510 w tej chwili naszego zbiornika, więc wybieramy sobie na przykład, nie wiem, 400. Tak, średnicę krótca. Daję OK. I zobaczcie, jak wygodnie się robi. Wystarczy zbliżyć się do powierzchni bocznej zbiornika i już mogę automatycznie nasz element ustawić. Mogę też zdefiniować na przykład poprzez zdefiniowanie kąta, pod jakim kątem będzie kruciec umieszczony. Zobaczcie, automatycznie wycinany jest też otwór, więc mogę sobie taki element zestawić. Kolejny element, a może spróbujemy zdefiniować może inny element o innej wielkości. Załóżmy, że będziemy chcieli na przykład wersję 300 też wstawić. Na przykład gdzieś w tym miejscu, obróconą może w tą stronę. Kolejny element może umieścimy sobie w tym miejscu. I spróbujemy wstawić może jeszcze jeden element, na przykład ten najmniejszy, tak? Czyli na przykład wersję 200. Załóżmy, że umieścimy go sobie w tym miejscu i automatycznie te elementy zostaną umieszczone. I spróbujmy może jeszcze ten element może w tym miejscu, tak, żeby mieć troszkę więcej różnych króćców zdefiniowane. Podczas takiego wstawiania jest, czasami się pojawia, czasami mogą Wam elementy tutaj się nie przecinać. Kwestia to jest tylko odświeżenia. Możecie też ewentualnie, widzicie, tak, możemy sterować w odpowiedni sposób kątem tych elementów, czyli ustawienia. W każdej chwili możemy uruchomić na przykład narzędzie Edit Fitting, czy zmień orientację elementu i możemy na przykład go ładnie sobie poprawić jego położenie. Możemy też, zobaczcie, wejść w edycję ścieżki, powiedzmy długości tego naszego wyciągniętej rurki, usunąć jeden z wymiarów i na przykład zdefiniować go sobie jako długość, czyli zafiksujemy sobie długość na 4 metry, bo tak jest wysokość zbiornika, czy powiedzmy, to jest wysokość płaszcza zbiornika. I zobaczcie, tu mamy w tym momencie każdy punkt, który ustawiliśmy połączenia, ustawienia krótca, możemy sobie w dowolny sposób zdefiniować. Załóżmy, że chcemy, żeby na przykład był 1200 mm odsunięty pierwszy element. Drugi króciec niech będzie odsunięty tylko na przykład o 1000 mm. Trzeci od tego drugiego niech będzie odsunięty na przykład o 100. W ten sposób dokładnie możecie ustawić sobie położenie króćców na powierzchni bocznej zbiornika. No i w ten sposób, zobaczcie, po zapisaniu mamy automatycznie wszystkie króćce poumieszczane na powierzchni bocznej zbiornika. Co więcej możecie zrobić? Możecie w każdej chwili do tych elementów podczepiać kolejne elementy. Na przykład ja tu mam, nie wiem, na przykład chcielibyśmy jakieś kołnierze wstawić. Załóżmy, że mamy kołnierz, znaczy 400, tak? Wybieram taki parametr. Wybieram umieść fitting, czy powiedzmy kołnierz i mogę go
szybko umieścić sobie w moim elemencie. Możemy wstawić jeszcze raz element, na przykład mamy tutaj wersję 300, tak? Czyli spróbujmy zdefiniować element 300 i te dwa kołnierze 300 będą umieszczone. Jeden tutaj, drugi w tym miejscu. Więc w ten sposób bardzo szybko można wykorzystać istniejące, a nie to, tylko musimy wstawić kołnierz, po prostu istniejące inne elementy biblioteki Content Center do opublikowania czy do budowania kolejnych elementów. Wystarczy wykorzystać istniejące narzędzia modułu orrowania w Inventor Professional, żeby takie elementy szybko i sprawnie wstawiać. Jak widzicie, jest to prosta metoda, a płaszcz jako taki później możecie teraz, to jest osobna część, otworzyć w osobnym oknie i go edytować, dorabiając kolejne dennice czy inny osprzęt, który będzie ten zbiornik tutaj w jakiś sposób podtrzymywał w jakiejś konstrukcji. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tym podejściem. Nie wiem, czy ono się dobrze u Was sprawdzi, ale myślę, że jest dosyć szybkie i sprawne. Wymaga tylko przygotowania pewnych elementów. No i reszta rzeczy odbywa się już dalej automatycznie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.